Wiecie już, że pochodna funkcji logarytm naturalny z x to jest po prostu 1 przez x. A teraz zastanówmy się, czy będziemy potrafili obliczyć pochodną logarytmu, ale przy innej podstawie czyli niekoniecznie przy podstawie e, ale przy jakiejś dowolnej innej podstawie powiedzmy podstawie b. Czyli chcę obliczyć pochodną funkcji logarytm przy podstawie bez x. No to skorzystam tutaj. Z tego, że umiem liczyć pochodną logarytmu naturalnego i skorzystam ze wzoru na zamianę podstawy logarytmu. Jeżeli nie znacie tego wzoru, to zachęcam, żebyście odnaleźli sobie na naszym kanale jego wyprowadzenie. A ja tutaj po prostu z niego skorzystamy. Ja przypomnę, jak ten wzór wygląda. Jak mamy logarytm o podstawie bez x, to to jest to samo, co logarytm przy jakiejś nowej podstawie. Tutaj interesuje nas podstawa e, logarytm naturalny, czyli przy podstawie e. Z x podzielony przez logarytm o podstawie e z tej starej podstawy, czyli z b. To jest wzór, który możecie znaleźć w odpowiednim filmie na ten temat. No i teraz, co to jest logarytm przy podstawie e? No to jest po prostu logarytm naturalny. Czyli ja napiszę, że to jest logarytm naturalny z x podzielony przez logarytm naturalny z naszej podstawy b. No, i teraz skorzystam z tego do obliczenia tej pochodnej. Czyli będę liczył pochodną tego ilorazu. Tutaj mam logarytm naturalny z x, podzielony przez logarytm naturalny z b. Tylko, że logarytm naturalny z b to jest po prostu jakaś stała, ona nie zależy od x. Więc ja mogę napisać to jeszcze w innej postaci, żeby lepiej było widać. Napiszę to w takiej postaci, że to jest. 1 przez logarytm naturalny z B razy logarytm naturalny z X. No i teraz widać, że mamy po prostu funkcję pomnożoną przez stałą. No to wiecie, że w takiej sytuacji ja tę stałą mogę wyciągnąć przed pochodną i obliczyć po prostu pochodną. W takiej postaci, że to mamy 1 przez logarytm naturalny z B razy pochodna tej funkcji, czyli pochodna logarytmu naturalnego po prostu. No a to, to jest bardzo proste, no bo to już wiemy, że log pochodna logarytmu naturalnego to jest 1 przez x, czyli to będzie po prostu równe 1 przez logarytm naturalny z B razy pochodna logarytmu naturalnego, a to jest 1 przez x. Mogę więc napisać Ostateczny wynik, może innym kolorem, że to jest po prostu 1, no i mogę wymnożyć te mianowniki. x razy logarytm naturalny z b. Czyli jak ktoś mnie zapyta, jaka jest pochodna funkcji np. logarytm o podstawie 5 z x, no to ja wiem, że to jest 1 przez x razy logarytm naturalny z 5.